2, 3, 500, cięcie. Kamera, start. W ostatnim czasie zauważyłem, że ogniwa fotowoltaiczne stały się popularne i ludzie zaczęli inwestować w tego rodzaju budownictwo autonomiczne, myśląc, że na tym zarobią. Niestety muszę z przykrością tutaj powiedzieć, że w najlepszym przypadku to się po prostu tylko i wyłącznie zwróci, ale to jest w najlepszym przypadku, a najprawdopodobniej to będzie stratna inwestycja, a zaraz wytłumaczę dlaczego. Może jeszcze na początku powiem w ten sposób, że ludzie są niedoinformowani i ufają na słowo przedstawicielom, którzy oferują właśnie projekty zrobienia takich instalacji i potem widać na domach, że jeden od drugiego sąsiad chce być lepszy, że jak ten zrobił 5 paneli, to tamten 5 paneli na pół dachu, to sąsiad robi cały dach, bo on będzie lepszy i on będzie więcej z tego miał energii. A niestety praktyka jest taka, że na przykład jeżeli w przeciągu roku nagromadzona energia w akumulatorkach nie zostanie wykorzystana, no to ona przepadnie, dlatego że nie, po przekroczeniu jednego roku już nie będzie można zwrócić tego prądu do sieci energetycznej, za co energetyka zwraca pieniądze, ale to jeżeli zmieścimy się w tym ujęciu rocznym. Następną sprawą jest to, że mając instalację fotowoltaiczną, takie urządzenie jak falownik, on w domowej instalacji znacznie podwyższa napięcie, około tak z 20 V więcej podwyższa niż tak 260-270 tego rzędu są to wielkości. No i to wystarczy, że wszystkie urządzenia AGD w domu szybciej się eksploatują. Po prostu szybciej zaczynają się grzać, no i to wpływa, że szybciej to po prostu przestaną działać. No i jest ostatnia kwestia, taka finansowo-ekonomiczna całej tej inwestycji. Tym panelom dają 10-15 lat gwarancji. Z drugiej strony po około 10 latach ta inwestycja się zwraca. No a jak wiadomo, jak się gwarancja kończy, to sprzęt zostaje w znacznym stopniu wyeksploatowany i przestaje pełnić swoją rolę. Czyli tutaj wynika, można wnioskować, że po prostu kiedy to skończy się spłacać, to zaraz przestanie pełnić swoją funkcję w poprawnym technicznie tutaj ujęciu, a najprawdopodobniej może się zepsuć. Jest też falownik, o którym wcześniej mówiłem. Jest to też drogie urządzenie, posiada w sobie dużo różnego osprzętu, który zwiększa awaryjność całego tego systemu. No i w konsekwencji po prostu
60 latach, powiedzmy około, wyjdzie na to najprawdopodobniej, że nic na tym nie zarobimy, a najprawdopodobniej jeszcze stracimy. A jeszcze należy wziąć pod uwagę to, że z uwagi na to, że ta technologia jest nowoczesna i się bardzo szybko rozwija, to za te 10-15 lat to już będą następne panele, dużo nowocześniejsze, i nawet jeżeli te panele, które żeśmy zakupili, będą działały, no to one będą już tak stare technologicznie w porównaniu do tych następnych, że po prostu to na tamten przyszły czas będzie bardzo mało opłacalne i ekonomiczne. No, praktycznie to wygląda tak, że na przykład 5 lat temu panele fotowoltaiczne były o połowę mniej efektywne, czyli można sobie z proporcji policzyć, jak ta technologia się szybko rozwija i jaka efektywność będzie za te 10-15 lat. No i to wszystko, co bym chciał tutaj przekazać, żeby po prostu rozsądnie myśleć, rozsądnie na to spojrzeć ogólnie, ekonomicznie, finansowo, i nie słuchać bez krytycznego myślenia ludzi, którzy pokazują swoje analizy kosztowe i ilościowe prądu, że oni tutaj na tym mają zysk, że oni tu zwracają prąd do sieci energetycznej i jest zysk. Ale to jest tylko zysk taki lokalny, który w ujęciu globalnym niestety to, o czym tutaj wcześniej wszystko powiedziałem, no nie przyniesie to zysków. No i chciałbym tutaj jeszcze raz poprosić o rozsądek, bo no jest to znaczny koszt inwestycji, który średnio dla domku jednorodzinnego wynosi 50 tysięcy złotych. Także no tutaj nagrywam tutaj właśnie po to, żeby poinformować o krytyczne, samodzielne myślenie i żeby się dobrze nad tym zastanowić.